Chociaż w wielu miastach i wsiach sieć kanalizacyjna stale się wydłuża, nadal kilkaset tysięcy gospodarstw domowych w całej Polsce nieczystości musi gromadzić w szambach. Po ubiegłorocznej zmianie przepisów każde takie szambo jego właściciel musi zgłosić do swojego urzędu gminy i podpisać umowę z firmą, która wywozi nieczystości. W całym kraju trwają już kontrole, czy wszyscy wypełnili ten obowiązek. Paweł Jędrusik. Nowe przepisy mają spowodować, że nieuczciwi i nieekologiczni mieszkańcy nie będą odprowadzać ścieków nielegalnie, na przykład do rowów czy na pola. W Bytomiu informacje o odbieranych fekaliach będą wkrótce trafiać do elektronicznego systemu. Wtedy urzędnicy łatwo zweryfikują, czy nie dochodzi do nieprawidłowości. Sprawdziliśmy dokładnie, ile takich instalacji mamy na terenie naszego miasta. To jest ponad 700 zbiorników bezodpływowych i około 50 przydomowych oczyszczalni ścieków. Poinformowaliśmy wszystkich właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków, bo tutaj jakby przede wszystkim należało ich poinformować, o jakie będą nowe przepisy, co będziemy od nich wymagać. Ale to nie oznacza, że urzędnicy skontrolują szambo tylko wtedy, gdy będzie istniało podejrzenie nieprawidłowości. Nowelizacja ustawy zobowiązuje gminy do przeprowadzania kontroli co najmniej raz na 2 lata. Od początku tego roku wysyłamy do mieszkańców, którzy posiadają zbiorniki bezodpływowe, listy, w których powiadamiamy o takiej kontroli, listy z ankietami i prosimy w ciągu 14 dni o wypełnienie tej ankiety, o zgłoszenie, o podanie nam danych. Później te informacje będą w praktyce w terenie właśnie weryfikowane. Z kolei w Mysłowicach tylko od początku roku strażnicy miejscy przeprowadzili już 400 takich kontroli. Nieprawidłowości ciągle się zdarzają. Nie jest to zbyt często, ale jeździmy na takie interwencje. Obowiązek, który spoczywa na osobie, która posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków bądź zbiorniki bezodpływowe, to jest posiadanie umowy z zawartym przewoźnikiem, który wywozi takie fekalia, i aktualne ostatnie rachunki. Także to jest też sprawdzane przy każdej kontroli, jeżeli takie zgłoszenia mamy. W samych Mysłowicach takich szamb jest około 1000. Ich liczba w całym regionie spada wraz z inwestycjami kanalizacyjnymi prowadzonymi przez gminy. Na terenie Czechowic-Dziedzic systematycznie jest podłączana nowa kanalizacja dla odbiorców. No i ubywa trochę tych klientów, którzy mają szamba. Jeśli urzędnicy lub Straż Miejska wykryją nieprawidłowości w odprowadzaniu ścieków, dla właściciela będzie się to wiązało z mandatem lub nawet sprawą w sądzie.